Chrystus zmartwychwstał. W gruncie rzeczy na scenę nie ma co wchodzić, bo tak pięknie nam się modliło i trochę to przerwałem, przepraszam was za to. Kochani, no wielka radość z tego, że możemy się tutaj spotkać w Chełmskim Domu Kultury, w Chełmie, z tak fantastycznymi osobami, które przyjechały tutaj po to, aby uwielbić Boga, który jest naszą odstoją, który jest twierdzą, więc Jemu chwała. Uwielbimy Jezusa oklaskami. Nie ma nic piękniejszego niż spotkanie w jedności, spotkanie, w którym Duch Święty się porusza i to chcemy, aby przez cały dzień tak naprawdę się działo. Moi drodzy, pewnie już część z was oglądała taki bardzo i coraz bardziej znany serial chrześcijański, który nazywa się The Chosen. Ktoś oglądał niektóre sezony? O, spora część już oglądała. Bardzo mi się podoba i tam na sam początek pierwszego odcinka, pierwszego sezonu jest taka scena, która bardzo mnie poruszyła. Mianowicie mała Maria Magdalena budzi się w namiocie w nocy, boi się, jest przestraszona, wybiega na zewnątrz do swojego ojca i mówi mu, że jest przestraszona, że się boi. Ten ojciec pyta wtedy, co robimy, gdy się boimy? Dziewczynka odpowiada, mówimy Słowo Boże. I wtedy razem z ojcem na głos czytają fragment, recytują fragment z księgi proroka Izajasza. Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu, tyś mój. I potem w tym pierwszym odcinku mamy scenę, gdzie Maria Magdalena jest już dorosła, przeżywa trudne sytuacje i znajduje ten fragment z tym samym właśnie tekstem z Pisma Świętego, ale go odrzuca. Na ten moment swojego duchowego kryzysu nie jest w stanie go przyjąć. Może w niego nie wierzy. Natomiast kilka scen dalej spotyka Jezusa. A ten na sam początek spotkania cytuje ten sam fragment. Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu, tyś mój. Piękna scena ukazująca nam, jak Bóg jest wierny swojemu słowu, jak Bóg chce, aby Jego Słowo nigdy nie padło bezowocnie na ziemię, lecz aby zawsze wydało obfity plon. I Bóg tutaj, na ten dzień, na ten czas, daje nam swoje Słowo. Słowo, które brzmi, On jedynie skałą i zbawieniem moim, twierdzą moją, więc się nie zachwieje. Pan daje nam takie Słowo na samym początku, abyśmy zobaczyli, kto tutaj jest najważniejszy, abyśmy skupili się wokół tego, który jest naszą ostoją. Ponieważ gromadzimy się w niełatwych czasach. Gromadzimy się w momencie, gdzie wielu ludzi przeżywa obawy wobec swojej pracy, wobec tego, co się dzieje w świecie. I to jest niesamowite, że już na samym początku Bóg przychodzi i mówi do nas, słuchaj, wiem, co się dzieje, nie bój się. Jestem Twoją twierdzą, na mnie możesz się oprzeć, chcę Cię poprowadzić, we mnie możesz się schronić. My musimy zrozumieć, że naprawdę my nie musimy walczyć, ponieważ ktoś już zwyciężył za nas, ponieważ ktoś wygrał i my się spotykamy akurat w tym okresie, w okresie wielkanocnym, kiedy chwilę temu, 2 tygodnie temu świętowaliśmy to, że ktoś zmartwychwstał, pokonał grzech i pokonał śmierć. Ktoś zwyciężył za nas. I to jest niesamowite. Nie wiem, czy czytaliście Stary Testament, ale tam Bóg pokazuje właśnie, o co chodzi w relacji z Nim i na czym polega ta walka. Że są sceny, w których Bóg po prostu tak bardzo łopatologicznie wygrywa zamiast Izraela. Kiedy na przykład wojsko egipskie jest pogrążone w wodach Morza Czerwonego, no nie zrobili praktycznie nic, nie tknęli palcem. Kiedy jedno z wojsk idzie przeciwko Izraelowi, idą w górach i tam po prostu spada na nich lawina z kamieni i giną. Izrael nawet nie musi tknąć palcem. Kiedy Izrael idzie na wojnę, a wojsko przeciwnika w nocy się wybija. Sami ze sobą się powybijali. I Izrael nie musi tknąć nawet palcem. To jest właśnie to, że naszym zadaniem nie jest walczyć, ale umieć przyjąć Boże zwycięstwo.
Naszym zadaniem jest umieć przyjąć Boże zwycięstwo, żyć tożsamością tego, kto zwyciężył. Bożym pragnieniem jest doświadczenie wzrostu. I to wcale nie jest jakaś Ewangelia sukcesu. Wielu zarzuca, że kiedy mówi się o takim zwycięstwie w Bogu, kiedy mówi się o tym, że Bóg jest pierwszy, że Bóg wygrywa, trochę gdzieś pomijając akcentowo porażkę, wielu tłumaczy, że to jest jakaś Ewangelia sukcesu. Nie, tu nie chodzi o Ewangelię sukcesu, tu chodzi po prostu o Bożą wizję życia. Tu chodzi o Bożą wolę na nasze życie. Bo już w psalmie pierwszym czytamy takie słowa, że ten, kto jest w Bogu, jest jak drzewo zasadzone przy płynącej wodzie. Wydaje ono owoc o właściwej porze, gdyż liście jego nie więdną. Wszystko, co on czynić będzie, pójdzie dobrą drogą. Wow, zobaczcie. Zobaczcie, jakie niesamowite słowo. Już w psalmie pierwszym, gdzie mamy tyle psalmów, którymi chcemy się modlić i uwielbiać Boga, Bóg pokazuje, zobacz, gdy jesteś naprawdę we mnie, możesz żyć w taki sposób i być jak drzewo, które jest zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w każdej właściwej porze. Nie musisz żyć w taki sposób, że twoje życie to jest ciągle tylko taka sinusoida. Zwycięstwo, porażka, zwycięstwo, 3 porażki, zwycięstwo, 5 porażek. Nie. Bóg mówi, możesz wydawać obfity w plon. Czytamy, wszystko, co on będzie czynić, pójdzie dobrą drogą. Zobacz, wszystko, co będziesz robił, gdy żyjesz w Bogu, może pójść dobrą drogą. Może skończyć się sukcesem. W Bożym patrzeniu, w Bożym myśleniu, bo taki jest Pan Bóg. No ale powiemy, dobrze, a co z grzechami? Co z upadkami? No przecież każdy je popełnia. Czy to nie jest porażka? Czy to nie jest właśnie ta dolna część tej sinusoidy? Oczywiście, że grzech nas odłącza od Pana Boga. Ale znowu, patrzymy na Jezusowe akcenty i widzimy, że kiedy Jezus spotyka się z różnymi ludźmi, On pokazuje nam, że największym problemem człowieka nie jest pojedynczy upadek. Nie jest sam moment grzechu. Jest jeszcze gorsza rzecz. Trwanie w tym grzechu. Ponieważ kiedy ktoś żyje w Bogu, kiedy ktoś naprawdę go szuka, kiedy się w nim porusza, to mogą go spotkać momenty upadku. Ale gdy on naprawdę tego Boga kocha, gdy będzie żałował żalem doskonałym, może bardzo szybko przybiec do spowiedzi, oddać ten grzech i na nowo wrócić na tory Boże i dalej żyć w wielkiej obfitości Bożej. Natomiast inny może być nawet dobrym człowiekiem, może robić nawet dużo dobrego, ale może stracić wiarę, przestać Bogu ufać, wyjść z Bożych torów. I co z tego, że żyje dobrze, jak nie daje Bogu przestrzeni do tego, aby On mógł zmieniać jego serce, aby mógł naprawdę robić to, co On chce. A więc szatan robi wszystko, aby pokazać nam, że nie jesteśmy zwycięzcami. Że on pompuje po prostu balonik, w którym ukazuje siebie jako zwycięzcę. Pokazuje nam, że lepiej jest być poza twierdzą. Bóg stworzył człowieka w raju, a szatan mówi, poza rajem będzie fajniej. Będziesz mógł tam zrobić więcej rzeczy. I tu się zaczyna problem. Bo przegrywamy wtedy, kiedy otwieramy drzwi do twierdzy. Kiedy wpuszczamy tam to, co jest na zewnątrz. Kiedy z sali tronowej, w której umieścił nas Pan Bóg, robimy sobie plac zabaw, myśląc, że właśnie o to chodzi w życiu duchowym. I dlatego zobaczcie, niektórych przeraża Bóg w Starym Testamencie, że kiedy na Niego patrzymy, to On jest taki groźny, On jest taki bardzo ostry, konkretny. Na przykład mówi Izraelowi, aby nie wchodził w jakieś konszachty z innymi narodami, aby królowie izraelscy nie brali sobie kobiet za żony z innych krajów, z innych narodów, aby gdy atakują jakieś wojsko, nie brać jeńców, tylko wybić wszystko, kobiety i dzieci. Powiemy, co to za Bóg. Ale jaka prawda dla nas płynie z tych tekstów? Właśnie taka, że Bóg wie, że gdy tylko człowiek zacznie wchodzić w jakąś kooperację, we współpracę z tym, co złe, albo z tym, co jeszcze bezpośrednio złe nie jest, kiedy człowiek zaczyna wybierać półśrodki, zaczyna przegrywać. I tak się dzieje w życiu Izraela.
że tam, gdzie Izrael pozwolił sobie na małżeństwo z poganką, na to, żeby ocalić niby w imię Bożego serca część ludzi, tam Izrael zaczyna przegrywać, kiedy wybiera półśrodki. I dlatego, kochani, gromadzimy się tutaj, ponieważ chcemy doświadczyć i uczyć się duchowego przegrupowania. Chcemy ustawić się w Bożym szyku. Chcemy wchodzić w Bożą wizję życia dla nas. Chcemy przegrupowywać nasze duchowe siły. Taki jest tytuł tej konferencji. Przegrupowanie. Kiedy na spotkaniu z koordynatorami przygotowującymi to wydarzenie powiedziałem, że Pan Bóg dał mi takie pragnienie w sercu i pokazywał mi to bardzo konkretnie, mówiąc, że do tego nas zaprasza, aby to było przegrupowanie, to ta żeńska część tych koordynatorów w ogóle nie wiedziała, o co chodzi. Pierwszy raz słyszymy to słowo, przegrupowanie. Co to w ogóle ksiądz wymyślił? Co to w ogóle znaczy? Więc spróbuję też jakby dla tej żeńskiej części tej sali, czyli pewnie dla większości, jakby pokazać z ich perspektywy, o co w tym przegrupowaniu chodzi. A więc tłumaczę, jako kobieta tutaj będąca potrzebujesz duchowego zabiegu odnowy biologicznej. Potrzebujesz takiej duchowej mikrodermabrazji, żeby to lepiej skojarzyć. Bóg pragnie zaaplikować ci kwas hialuronowy Bożego Słowa. I Bóg chce, abyś zmyła makijaż, który uczynił ci grzech, ponieważ chce odkryć twoją naturalną piękność córki króla. Może być? Może tak. Już wiemy, o co chodzi. Super. To jest właśnie przegrupowanie. Ono, jeśli chodzi o samo słowo, rzeczywiście w terminologii wojskowej będzie oznaczało zmianę rozmieszczenia różnych sił i środków wojska. Ponieważ dobre wojsko musi co chwilę zobaczyć, co się dzieje w ich szykach, gdzie osłabły siły. Nie może wyjść i atakować cały czas w taki sam sposób. Musi swoje siły przegrupować, musi zobaczyć swoje słabe punkty. Ale też ciekawe, że to słowo przegrupowanie jest obecne w takim języku chemicznym i opisuje reakcję chemiczną polegającą na zmianie układu atomów w cząsteczce. I w jakim celu się to dokonuje? W celu wytworzenia struktur chemicznych o większej trwałości. Wow, bardzo ciekawe. Czym więc jest przegrupowanie duchowe? Bóg chce naprawdę ustawiać nas na nowo. Nie może być tak, że my po prostu wyruszamy z takim jednym pragnieniem i sobie żyjemy tak przez cały rok, że się temu nie przyglądamy. Ponieważ zły duch jako doskonały strateg będzie to bardzo łatwo wychwytywał. Chcemy dzisiaj przyjrzeć się akcentom, które stawia Kościół. Chcemy przyjrzeć się naszej relacji z Panem Bogiem i zobaczyć, gdzie ona dzisiaj jest. Po co? Aby nasze życie duchowe i relacja z Bogiem była trwalsza. Żebyśmy nie byli jak te osoby, które służą dwom Panom, tylko żebyśmy naprawdę byli dojrzali duchowo. Kiedy się czasem przyglądam tym różnym takim utarczkom pomiędzy konserwatystami w Kościele, a modernistami, pomiędzy nową ewangelizacją, a jakimiś tradycyjnymi formami pobożności, to w gruncie rzeczy tu wcale nie chodzi o to, że jedni głoszą herezję, a inni nie. Że jedni mają rację, a inni nie. Problem pojawia się tam, gdzie my zaczynamy po prostu stawiać złe akcenty. Ponieważ naprawdę większość ludzi w Kościele ma dobre intencje. Naprawdę szuka tego Pana Boga pod różnymi postaciami, ale czasami stawiamy złe akcenty. Skupiamy się na tym, co nie jest najistotniejsze w relacji z Panem Bogiem. Pomijamy to, na co kładzie akcent Jezus w Ewangeliach, skupiając się na rzeczach pobożnych, na rzeczach pobocznych, przepraszam, pobożnych się trzeba skupić. Natomiast potem dziwimy się, że to nie wydaje owocu. Że owoc jest mały, że Jezus nas w jakiś sposób okłamuje, no bo zapowiadał piękny owoc stukrotny, pięćdziesięciokrotny, trzydziestokrotny, a tego owocu nie ma. To właśnie dlatego. Dlatego dzisiaj będziemy słuchali o tym, jak się zwycięża w Jezusie, będziemy słuchali o tym, na czym polega prawdziwa, głęboka modlitwa, będziemy słuchali o tym, jak Bóg podchodzi do człowieka, jak go traktuje bardzo osobiście,
jak, na czym polega uczniostwo w Kościele, jak się formować, jak powstawać, jak się nieustannie nawracać. Ponieważ Pan Bóg potrzebuje długodystansowców, nie tych, którzy przyjadą tutaj dzisiaj i nie po to jest ta konferencja, żebyśmy tylko i wyłącznie na chwilę sobie stanęli, pośpiewali, spotkali się, porozmawiali, ale żebyśmy wyciągali wnioski, abyśmy się przegrupowywali duchowo. Ponieważ chcemy być wojownikami, którzy walczą według Bożych zasad. I znowu, kiedy my słyszymy o tym wojowaniu takim duchowym, kiedy właśnie obserwujemy Pismo Święte, od razu myślimy, ojejku, jejku, co ja muszę wziąć? Jaką zbroję przybrać? Jaką postawę? Co wziąć do ręki? Jaki miecz? No przecież o to chodzi, tak? I wielu z nas w Kościele to robi. Co jeszcze muszę zrobić? Jakiego demona znaleźć? Z kim walczyć? Z czym walczyć? Święty Paweł mówi o zbroi. Święty Paweł mówi o tym, jak powinien wyglądać prawdziwy wojownik Boży. W liście do Efezjan czytamy takie słowa: obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą, oblugłszy się w pancerz sprawiedliwości, a obuwszy nogi w gotowość niesienia Ewangelii pokoju. W każdej sytuacji osłaniajcie się tarczą wiary, dzięki której będziecie mogli ochronić się przed wszystkimi pociskami przeciwnika. Weźcie przyłbicę zbawienia i miecz ducha, to znaczy Boże Słowo. Co to jest za zbroja? Gdybyśmy my się mieli w to ubrać, w to, co, o czym mówi święty Paweł, dalej stalibyśmy nadzy. Dalej nic byśmy na sobie praktycznie nie mieli. Dlatego, że święty Paweł pokazuje, zobacz, bycie Bożym wojownikiem nie polega na tym, abyś wziął coś z siebie, abyś ubrał się w jakieś swoje siły i szedł na przeciwnika. Bycie Bożym wojownikiem, zwyciężanie w Bogu polega na jeszcze większej ufności w tym Bogu, na jeszcze większej świadomości, że jestem przy tym, który naprawdę zwycięża, że mogę wygrać tylko i wyłącznie dzięki Bożej sile. Naprawdę nie muszę się zbroić zewnętrznie. Naprawdę nie muszę otaczać Kościoła. Po prostu chcę mieć jeszcze więcej ufności w Bogu, żeby On mógł we mnie zwyciężać. Jak mówi Psalm 147, Pan nasz jest wielki i zasobny w siły. Od czego z reguły zaczyna się takie przegrupowanie duchowe? Niestety bardzo często od kryzysu. Początek przegrupowania to doświadczenie kryzysu. Dlatego, że praktycznie w każdym z nas jest pycha, jest egoizm, który nas od Pana Boga odtrąca, który odbiera Panu Bogu kierownicę naszego życia, który nie pozwala, aby Pan Bóg mógł w nas działać. I nawet gdy się nawracamy i doświadczamy Jego wielkiej mocy, nawet gdy naprawdę wchodzimy w Jego miłości, to szybko zaczynamy szukać w tym siebie, darów, a nie dawcy. I dlatego Pan Bóg, gdy nas przegrupowuje, pozwala nas wprowadzić w doświadczenie kryzysu. Chciałbym, żebyśmy szybko przeszli historię jednej osoby, która takiego przegrupowania doświadczyła, która w to weszła. Jest to Gedeon. Gedeon z Księgi Sędziów, jeden z sędziów, myślę, że mniej więcej możemy kojarzyć jego historię. Nie chcę skupiać się na momencie powołania, tylko już na momencie samej wojny. W Księdze Sędziów mamy opisanych różnych sędziów, różnych przywódców, którzy, można powiedzieć w ogóle, że ta księga jest właśnie księgą kryzysów, którzy co chwilę doświadczają kryzysów. Bóg pozwala na doświadczenie kryzysu. I ciekawe, że w trzecim rozdziale Księgi Sędziów czytamy takie zdanie. A oto narody, którym Pan pozwolił pozostać, aby wystawić przez nie na próbę Izraela, wszystkich tych, którzy nie doświadczyli żadnej wojny z Kananejczykami, a stało się to jedynie ze względu na dobro pokoleń izraelskich, aby je nauczyć sztuki wojennej. Kiedy Izrael wychodzi z Egiptu, oni mają już swoją wizję zwycięstwa. Oni widzą, że Bóg ich uwolnił, że Bóg jest wielki, ale nagle ta wizja jest bardzo szybko przez Pana Boga niszczona. Ponieważ Pan Bóg podprowadza ich pod ziemię obiecaną, gdzie są inne narody. Gdzie, aby do tej ziemi obiecanej wejść, trzeba się trochę natrudzić. Trzeba powygrywać wojny.
I oni są oburzeni. Oni są zniesmaczeni, bo nie takiego Boga chcieli. Dlaczego ten Bóg każe im jeszcze walczyć z narodami, które są, mają wyższych obywateli, silniejszych? I dziwią się. Ale Bóg mówi, zobaczcie, nie umieściłem tych narodów tam po to, żeby wam zrobić na złość, tylko po to, aby podnieść wasze kwalifikacje wojskowe, aby was wyćwiczyć, abyście mieli jeszcze więcej siły dalej, abyście potrafili zwyciężać, ponieważ tylko najtrudniejsze próby podnoszą nasze kwalifikacje. Wiecie, mi się zawsze wydawało, że te najtrudniejsze próby, które spotykają mnie w życiu, to będą te, w których będę musiał zrobić coś, co wyrywa mnie od razu ze strefy komfortu. Właśnie, wygłosić taką konferencję dla tyle set osób z całej Polski, wygłosić rekolekcje dla księży, dla kleryków, czyli no, dla takich niełatwych środowisk. Ale okazało się, że jest inaczej, że najgorsze próby dla mnie to te, w których Bóg blokuje moje plany, w których Bóg zmienia moje wizje. I pamiętam od samego początku, Bóg naprawdę dał mi wielką łaskę już od nastoletnich lat doświadczyć Jego mocy, miłości, formować się, jeździć na różne kursy ewangelizacyjne, rekolekcje, modlić się językami, prorokować w imię Boże. To było niesamowite, że w wieku 17 lat mogłem głosić pierwsze konferencje i naprawdę poruszać się w Duchu Świętym. Ale nagle, kiedy wydawało mi się, że jestem już tak napełniony, że tyle się już stało, Pan Bóg zaczął to blokować. Pojechaliśmy na jedne rekolekcje, gdzie była modlitwa stawiennicza. Wszyscy, nawet kilkumiesięczni animatorzy, modlili się wstawienniczo, a ja miałem przez 3 godziny grać na gitarze. Mówię, dlaczego? Halo, gdzie są oni, gdzie jestem ja? Wstąpiłem do seminarium, myślałem, że już będę tam, posiadałem wszystkie rozumy i będę teraz co drugi tydzień będę na jakichś rekolekcjach, no bo oni muszą to zrozumieć, że ja po prostu posługuję, a przez 2 lata nie wyszedłem praktycznie nigdzie. I mówię, dlaczego? Przecież ja powinienem tam być. I to były najtrudniejsze próby, w których Bóg kształcił moje posłuszeństwo, w których Bóg pokazywał, że ma być po Jemu, nie po mojemu, że mam żyć tak, jak On chce. I to jest czasem najtrudniejsze. Nie, że trzeba sprostać czemuś trudnemu, bo my się zepniemy, bo my czasem naprawdę damy radę, my się wysilimy. Tylko gdy Bóg blokuje nasze plany, gdy chce nas przegrupować według swojej wizji. Aby przegrupować się, aby pozwolić Bogu w nas działać, trzeba zmienić dotychczasowy duchowy savoir vivre, bo ten Boży jest inny niż nasz. W Ewangelii czytamy, jak Jezus powiedział do faryzeuszy, gdy będziesz zaproszony na ucztę, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. To jest prawdziwa kultura Bożego Królestwa. Co nam przez to pokazuje Jezus? Że gdy się przegrupowujemy, to nie chodzi o miejsce. Tu chodzi o serce. Tu chodzi o służbę. Gdy Bóg nas przegrupowuje, Jemu w ogóle nie chodzi o miejsce. Jezus nam ukazuje, że istota Królestwa Bożego leży w miłości i w służbie. On sam przychodzi po to, aby służyć, nie po to, aby Mu służono. Nawet kiedy czytamy dokumenty Kościoła i są opisywane różne funkcje w Kościele, różne osoby, to nigdy nie są one oderwane od służby. Tylko to nie są same pozycje. To, kim jesteśmy w Kościele, w hierarchii, oni nie są hierarchami dlatego, że mają zajmować jakąś pozycję, tylko dlatego, że Bóg ich zaprasza do pewnej służby, może trudniejszej. Jednak człowiek lubi oderwać pozycję od funkcji, skupiając się na samej pozycji, skupiając się na zaszczytach, na tym, co ta pozycja ze sobą niesie pozytywnego. Dlatego Bóg wprowadza nas w kryzys. Gedeon, idąc na przeciwnika, kiedy już zaakceptował to, że ma walczyć z Madianitami, zbiera, pomimo tego, że wydaje się być taki słaby i zalękniony, 32 tysiące wojska. Więc bardzo ładnie. Ale Bóg mówi, wiesz co? Nie, kochany.
Jeśli chcesz naprawdę zwyciężać, to ja ci muszę to wszystko odebrać. I zabiera mu to wojsko. Ono się kurczy. Denerwuje mnie Bóg, który zabiera. Bo ja bym nie chciał, żeby Bóg mi czegoś zabierał. Bo wydaje mi się, że to, co zbieram, jest naprawdę istotne. Jest naprawdę ważne dla mojego życia. A zły duch jest doskonały, bo to bardzo mocno wykorzystuje. I to, co zniechęca większość ludzi w Kościele, kiedy zaczyna się nawracać i spotykać z Panem Bogiem, to to, że Bogu trzeba oddać. I pamiętam znowu, kiedy miałem 17 lat i kiedy rzeczywiście Bóg zaczął wlewać w moje serce pragnienia pójścia za Nim do seminarium, kiedy nie wiedziałem, nie planowałem tego, nie myślałem w ogóle o tym, nie byłem przy ołtarzu, nie byłem ministrantem, Bóg coraz bardziej rozparał moje serce i mówię, okej, bo się na Tobie nigdy nie zawiodłem. Panie, chcę za Tobą iść, bo Cię pokochałem, a Ty jeszcze bardziej mnie. Co zaczął robić zły duch? No genialną sprawę. I o, gościu, czy Ty wiesz, co Ty robisz? Przecież Ty wszystko stracisz. Nie założysz rodziny. Nie będziesz miał przyjaciół. Nie zrealizujesz swoich marzeń. Nie rozwiniesz swoich talentów. Będziesz siedział cały dzień i się modlił. To jest bardzo trudne. Ale zły duch jest jeszcze lepszy. Pamiętam, że to może złe porównanie, ale w pewnym momencie moja mama, ona tu jest, więc muszę to jakoś dobrze powiedzieć, powiedziała, słuchaj, no dobra, chcesz iść do seminarium? No tak, no dobrze. O co ci w tym chodzi? Chcesz głosić Jezusa? No chcę. Chcesz ewangelizować? No chcę. Chcesz się modlić? No chcę. To zostań normalnie katechetą, załóż rodzinę jak człowiek i tyle. Super, zobaczcie, jakie subtelne. Zrób to wszystko tak, jak chcesz. Tylko troszkę inaczej. Tak delikatnie. No przecież będziesz robił prawie to samo, co w tym kapłaństwie. Ale zrób to trochę inaczej. Nie tak, jak chce Pan. To jest bardzo trudny moment w naszym życiu. I może każdy z nas go przeżył. Kiedy Gedeon zbiera tą armię, to okazuje się, że Bóg wcale nie mówi mu o tym, że ma zbierać armię. Wydaje się to być oczywiste, no, że kiedy chcesz zwyciężyć z wojskiem, no to musisz zebrać armię. Ale w sumie nie pada tam żadne słowo, które mówi, gościu, zbierz armię i idź walczyć. Bo w Piśmie Świętym czytamy, że dla Pana nie stanowi różnicy, ocalisz przy pomocy wielu lub niewielu. A Gedeon to i tak robi swoją mocą. I w końcu Pan odbiera mu 22 tysiące wojowników, zostaje mu 10 tysięcy, aż ostatecznie wysyła ich nad wodę. Ci, którzy padają na kolana, tam chłepczą sobie tą wodę, muszą odejść. Zostaje tylko 300 wojowników, którzy na stojąco brali tą wodę do ust ręką. Zostaje 300. Jak mówią bibliści, przeciwko 130 tysiącom przeciwników. To jest ważna lekcja. Bo kiedy my się Bogiem zachwycamy i tak często wołamy, że chcemy więcej, ale tutaj Pan Bóg nam zadaje pytanie, okej, a wystarczy Ci mało? A jak na dzisiaj dam Ci mało, to też się tym zadowolisz? To Ci wystarczy? Gdy będziesz miał trochę mniej talentów niż drugi, gdy będziesz miał mniejszą pensję niż drugi, trochę gorszy samochód średniej klasy niż lepszej, czy wystarczy Ci mało? Jezus mówi do Marty, potrzeba Ci mało albo tylko jednego. Oczywiście, że Bóg chce dawać obfitości. Oczywiście, że my chcemy dużo, bo Bóg zawsze daje dużo. Ale prawdziwa pokora polega na tym, to co mówi święty Ignacy z Loyoli. Albo święty Paweł, który mówi, umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do każdych warunków jestem zaprawiony. To jest ważne pytanie, bo większa misja zaczyna się od małego posłuszeństwa, od drobnych rzeczy. I w końcu Gedeon akceptuje to, idzie z tymi 300 wojownikami, ale bardzo, bardzo się boi. Co chwilę potrzebuje znaków i Pan Bóg mu je daje. Wiecie, my myślimy, że często tym, co blokuje naszą posługę i nasz rozwój w Bogu, to jest zawsze grzech. Ale zapominamy, że to jest też strach. Tym, co blokuje naszą misję i nasz rozwój, to jest często też strach.
Ktoś kiedyś powiedział, że wiara i strach są do siebie bardzo podobne, ponieważ w obu oczekujemy na to, co się jeszcze nie wydarzyło. W obu w jakiś sposób się boimy, bo nie widzimy tego, co planuje Bóg. I bardzo łatwo to pomylić. I wiarę, i strach. Kiedy zwyciężamy strach? Kiedy naprawdę jesteśmy ubodzy w duchu. Kiedy nasze zwycięstwo składamy tylko w Nim, bez względu na to, co się zewnętrznie stanie. I prawdziwy Boży wojownik to jest ten, który nie patrzy na to, co zewnętrzne, który nie patrzy na wynik. Tak jak Samuel, który wybierał króla po Saulu. Znamy tą scenę, kiedy Samuel idzie po to do Jessego Betlejemity, po to, aby wybrać króla. Jest rekrutacja, 7 osiłków, nikt z nich nie wygrywa. A dopiero ten, który jest schowany, który jest pasterzem, który jest rudy, ma pociągający wygląd, czyli Dawid, jest wybrany na króla. Kogo byśmy z tych wybrali? Kogo z tej sali byśmy wybrali na króla w Bożej wizji? Kapłanów, siostry zakonne w pierwszej kolejności? A może tych, którzy zajmują ostatnie miejsca? Może tych, którzy są prawie niewidoczni? I gdy Gedeon idzie i przezwycięża ten strach, idzie z tymi 300 facetami, dzielą się na 3 chówce, mają dzbany i mają pochodnie, rogi. Idą, zaczynają tłuc te dzbany i trąbić w rogi. Wojsko wstaje w nocy, wybija się samo, nie wiedzą przeciw komu walczą i Izrael wygrywa. Kiedy słyszę o tych dzbanach, to nie kojarzy mi się takie współczesne słowo, które używa młodzież, ale kojarzy mi się od razu scena, w której Jezus, Święty Paweł mówi o tym, że jesteśmy naczyniami glinianymi. Że przechowujemy ten skarb, który dostaliśmy w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc. I gdy wchodzimy w przegrupowanie, to my musimy dać się potłuc, aby zwyciężyć. My czasem naprawdę musimy usłyszeć ten głuchy dźwięk, kiedy Bóg pozwala, aby nas potłuc, że tam w nas po prostu sami z siebie nic nie ma. Że nie mamy wystarczająco dużo siły. Że dopiero wtedy, kiedy damy się potłuc, zwyciężamy. Ale jest też dźwięk rogu. A to z kolei kojarzy mi się z inną sceną, kiedy Jozue wraz z Izraelem chodzą z Arką Przymierza 7 razy wokół Jerycha. Chodzą w ciszy, aż w końcu za 7 razem trąbią w te trąby i cały mur upada. To jest to. Świadomość tego, że tak naprawdę jestem nikim, ale w Bogu jestem kimś niesamowitym, że sam z siebie nie mam nic i mogę pozwolić się potłuc. I druga rzecz, uwielbienie. Uwielbienie tego, któremu śpiewają trąby, rogi, temu, który jest potężny. I gdy dajemy się tak Bogu, gdy pozwalamy się tak Bogu prowadzić, gdy zgadzamy się na to, aby coś stracić, gdy zgadzamy się na to, aby Bóg ustawiał nasze szyki, bo tylko Boża armia jest armią zwycięską, zaczynamy dochodzić do niesamowitego momentu, bo Bóg nas zaczyna uniezależniać od okoliczności. Że im bardziej dojrzalszy w Bogu jestem, tym bardziej uniezależniam się od okoliczności. To jest ogromny problem nas, wierzących. Że wielu ludzi jest w stanie zachwycić się przez chwilę Panem Bogiem, a zaraz okoliczności go niszczą, osłabiają, nie daje sobie rady, grzech go niszczy, lęk. A Bóg pragnie, abyśmy naprawdę stanęli na skalę. Im bliżej Bogu Boga jesteśmy, tym bardziej od tych okoliczności się uniezależniamy. Zaczynamy zwyciężać w Jego imię, Jego mocą. Ilu ludzi, kochani, spotkałem, którzy mówili świadectwa w kościele? Ilu ludzi widziałem, którzy na koniec kursów, rekolekcji wychwalali Boga, mówiąc, że wreszcie spotkali sens swojego życia? A kilka tygodni później nie mieli z tym Bogiem już nic wspólnego. A kilka miesięcy później ten poziom modlitwy, który był, zupełnie wygasł. Dlaczego? Dlaczego tak musi zawsze być? Dlaczego podczas rekolekcji tyle rzeczy wyznajemy Bogu,
a potem nawet nie ma na kim polegać. Bóg chce nas uniezależniać od okoliczności. Bóg chce nas wprowadzać w swoje szyki. Dlatego potrzeba nam ogromnej wytrwałości. Potrzeba nam umocnienia struktur. Bo łatwo jest wznieść ręce do góry. Ale powstaje problem, aby te ręce w górze utrzymać. Z taką sytuacją spotkał się Mojżesz. Być może kojarzymy tę scenę, kiedy ma walczyć z Amalekitami. Mojżesz idzie na górę, Jozue z wojskiem idzie walczyć. I Mojżesz wznosi ręce do góry. Zaczyna się modlić, uwielbiać Boga. I wojsko Izraela zaczyna zwyciężać, pomimo tego, że armia przeciwnika jest wielka. Ale te ręce mu słabną, drętwieją. Nie wystarczy tylko podnieść ręce do góry. On wygrywa nie dlatego, że zaczął się modlić, tylko dlatego, że w tej modlitwie był wytrwały. I nagle zaczynają pomagać mu inni. Ponieważ ma ze sobą ludzi, Aarona, Hura, którzy te ręce mu podnoszą i podtrzymują. Jeśli chcesz utrwalać swoje duchowe struktury, jeśli pragniesz naprawdę być dojrzały w Bogu, nie grzeszący, nie taki, który nie będzie miał dni smutku, ale tym, który nawet w takim stanie, nawet gdy nie będzie widział owoców zewnętrznych, będzie przy Bogu, będzie ubogi w duchu, to szukaj takich ludzi, to szukaj takich miejsc. Potrzebujemy, kochani, naprawdę szukać dzisiaj środowiska wzrostu. Potrzebujemy rozbudzać nowe miejsca do tego, żeby Kościół wzrastał, do tego, żebyśmy naprawdę żyli w mocy Bożej, żeby gdy będziemy zaproszeni do modlitwy na wspólnocie czy na takim spotkaniu, żeby nie trzeba było nas ciągnąć za język, żeby gdy lider wspólnoty czy proboszcz zaprosi nas do służby, żeby nie trzeba było nas ciągnąć do tego, żeby coś z siebie dać, tylko żebyśmy weszli w taką dojrzałość w Bogu, że to wszystko będzie dla nas naturalne, że tego po prostu będziemy szukać, aby być jak Jezus. Więc szukaj tego, co potrzebuje wzrostu, co daje wzrost. Odrzucaj ludzi, którzy cię niszczą, którzy cię demoralizują, a szukaj przyjaciół, którzy będą cię budować. Przegrupuj swoją wspólnotę. Wpuść tam świeżość. Daj Bogu naprawdę realizować Jego wizję dla twojej wspólnoty, dla twojej parafii. Tego właśnie potrzebujemy, aby Bóg nas nieustannie przegrupowywał, aby Bóg wkładał w nasze serca swoją wizję. Pomyśl, co dzisiaj potrzebuje w tobie przegrupowania? W jakim miejscu dzisiaj jesteś? A może Bóg ewidentnie od dłuższego czasu ci to pokazuje, że chce cię w innym miejscu, ale ty znalazłeś już 25 argument za tym, żeby tam nie pójść. Co potrzebuje dzisiaj w tobie odnowienia? Co musisz ustawić na nowo w swoim życiu? Pamiętaj, Boże szyki to są szyki zwycięskie. I Bóg cię w tych szykach widzi. Takiego, jakim jesteś dzisiaj. W zbroi, której nie widać na zewnątrz, ale która jest w twoim sercu. Zapraszam, żebyśmy wstali. I prośmy teraz Pana Boga, proś Pana Boga w takiej modlitwie spontanicznej, aby przegrupowywał twoje serce. Proś teraz Ducha Świętego, żeby ci pokazywał, co naprawdę w tobie potrzebuje dzisiaj zmiany, żeby prowadził cię ku konkretom, ku otwartości. Duchu Święty, wołamy ciebie teraz, abyś przychodził ze swoją mocą. Duchu Święty, prosimy cię, abyś wchodził do głębi naszych serc, abyśmy mogli doświadczyć tego, co to znaczy spotkać się z tym, który jest najlepszym dowódcą, który wie, jak ustawić moje duchowe szyki, który wie, co zrobić, aby moje życie naprawdę wydawało owoc obfity.
Duchu Święty, prosimy Cię, abyś nas bardzo umacniał, abyś nam podpowiadał, abyśmy ubierali Twoją zbroję. Spraw, żebyśmy jak Dawid zrzucili teraz z siebie to, co jest niepotrzebne, co nie pasuje do nas. Abyśmy nie ubierali zbroi drugiego człowieka. Abyśmy nie bazowali na innym. Ale abyśmy bazowali tylko na Tobie, abyśmy stali tylko na tej skale, którą jesteś Ty. Prosimy Cię, Panie, posyłaj swojego Ducha, aby ukazywał nam prawdę o nas samych. Choćby wszystko było do zmiany, choćby wszystko było na dzisiaj w chaosie, Bóg z chaosu jednym słowem stworzył piękny świat i dlatego jednym słowem jest w stanie przemienić Cię na nowo, ustawić na nowo Twoje życie, ukierunkowane na Tego, który jest zwycięzcą, Tego, który pokonał śmierć i zmartwychwstał, i tego Boga chcemy uwielbić. Amen. Zwycięstwo jest w nim.